Uszkodzenie mostu krymskiego oznacza natychmiastowe problemy z zaopatrzeniem rosyjskich wojsk na Zaporożu. Most krymski już raz był celem ukraińskiego ataku w październiku 2022 roku. Mimo uszkodzeń nie został jednak całkowicie wyłączony z użytku. Most krymski jest zdecydowanie najwrażliwszym punktem rosyjskiej logistyki. Jednak to nie jest jedyne wąskie gardło dla zaopatrzeniowców. Pociągi zmierzające z Krymu do Melitopola muszą pokonać tzw. Syważ, czyli system płytkowodnych zatok, które oddzielają Krym od obwodu chersońskiego. Istnieje tylko jeden most kolejowy nad Syważem. Jeśli Ukraińcom udałoby się go zniszczyć, to efekt byłby podobny jak przy eliminacji mostu krymskiego. Należy jednak pamiętać, że Syważ jest stosunkowo płytki. Jego średnia głębokość wynosi około 1 metra. Naprawa mostu nad Syważem byłaby zatem dużo łatwiejsza niż mostu krymskiego. Jeśli Ukraińcom nie uda się wyłączyć z użycia mostu krymskiego lub mostu nad Syważem, to czeka ich bardzo ciężka przeprawa na Zaporożu.